czego dowiedzieliście się dzisiaj o inwestowaniu? W co można inwestować i co wam się z tych inwestycji najbardziej podoba? W sensie, dlaczego dana inwestycja się wam najbardziej podoba? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na przykład z długopisu za 2 zł można zarobić 10, 50, a nawet 100 zł. Przez wymienianie się. Jak się kupi długopis za 2 zł, można się następnie wymienić za 3 zł. Czyli sprzedać go. Tak, kupić coś bardziej potrzebnego komuś, znowu to sprzedać za jakąś większą cenę. No i po prostu to tak zatoczyć. I wtedy można zdobyć... No, dużo pieniędzy można przez to super, czyli, czyli handel. Tak. Super. Coś chciałeś powiedzieć, Wiktor? Pani mówiła o inwestowaniu. Możemy przy tym zostać w temacie? Możemy. No, dobra. No, świetnie. Ja bym zainwestował w ziemię, w działkę, którą za powiedzmy, nie wiem, 10-20 lat bym sprzedał i... Sprzedałbym ją po prostu za droższą cenę. Czyli inwestycja w nieruchomości. Tak. Powiem tyle, działka to może być naprawdę o wiele większa cena, bo jeśli ładnie wszystko zrobisz na tej działce, nie będziesz wszystko, będziesz ścinał trawę i tak dalej, to będziesz mógł to później sprzedać za naprawdę większą cenę niż... to za ile ją kupiłeś. Czyli kupujesz działkę i nie tylko czekasz na wzrost jej wartości, ale jeszcze ją tak jakby upgrade'ujesz, nie? Co jeszcze? Na przykład, no, kupujesz mieszkanie teraz, jak jest, poczekasz na przykład z 10 lat, wartość tego mieszkania wzrośnie, sprzedasz je, a wtedy będziesz mógł sobie kupić inne mieszkanie, na przykład takie od kogoś, że takie używane, ale za tańszą cenę. Czyli znowu inwestycja w nieruchomości, bardzo popularna, jak widać u nas i w Polsce. W co jeszcze? Ja nie chcę, żeby to wyglądało jak reklama, ale można jeszcze oszczędzać instalując wtyczkę AleRabat. AleRabat okay. Jest poprzez aplikację, ale także na komputerach, jeśli się zaloguje, to można być tam w każdym sklepie i zawsze jeśli wejdziemy na jakiś produkt, to w prawym górnym rogu wyświetli się logo. Jeśli się wejdzie, po kilku minutach czekania AleRabat sam wybierze najlepszą, najlepiej ocenianą, najtańszą i najlepszą jakość produktu. Plus jest jeszcze cashback, czyli jakaś część, którą wydaliście, wróci do waszego portfela. Super, dzięki ogromne. Słuchajcie, to ostatnie jeszcze wasze zdanie o tych inwestycjach. W co jeszcze inwestować? Inwestować. Czekaj. Trzeba inwestować w mieszkanie, jak się w nim mieszka. Jeszcze raz? Trzeba inwestować w, na przykład w sport. Super. Mój kolega na początku powiedział, że najlepiej inwestować w siebie. I to uważasz, że jest dobry wybór? Najlepszy. I to jest najlepszy wybór. Jeszcze tutaj kolega twój coś chciał dodać. To. Na przykład, no, masz kostkę Rubika, znaczy widzisz w sklepie kostkę Rubika, to jej nie kupuj, no bo na przykład lepiej kupić kostkę
Rubika magnetyczną, tam gdzie się nie da przekręcać rogów. Mhm, okej. Okay. Czyli znowu w umiejętności bardziej pewnie. Gościu specjalny nasz, w co można inwestować i co ty uważasz za taką fajną inwestycję? Tu było kilka przykładów. Na pewno nieruchomości to jest dobry przykład, ale pamiętajcie o tym, że nieruchomości, na nich też można stracić, bo jest inflacja, o której tu kolega mówił, prawda? I to, że kupimy dzisiaj mieszkanie za 100 zł, a sprzedamy je za chwilę, za jakąś większą kwotę, to też pamiętajcie o tym, że wartość pieniądza się zmienia i to 100 zł dzisiaj jest mniej pieniędzy warte niż 100 zł za rok czy za półtorej. Mniej można za to 100 zł kupić, więc... Ale na pewno nieruchomości, historia pokazuje, że nieruchomości zawsze były dobrą inwestycją. Jak kiedyś klasyk powiedział, ziemi nigdy więcej nie będzie, w związku z tym te nieruchomości to jest naprawdę dobry pomysł. Ale tutaj chyba padło coś, co było, to jest najważniejsze, bo o inwestycjach można mówić godzinami. Instrumentów, narzędzi, produktów są naprawdę setki, jak nie tysiące. Wszystko zależy od tego, kto jakie lubi, jakie potrzebuje, jakie są do niego dopasowane. Natomiast tu padło najważniejsze chyba wszystko, co powinno paść, czyli inwestycja w siebie. Pamiętajcie, że jak będziecie inwestować w siebie, to zawsze to potem będzie procentowało. Inwestować w siebie poprzez to, że się bardzo dobrze uczycie, albo że się uczycie, że chcecie się uczyć. Inwestycja w siebie przez sport, bo to też jest tak, że ten sport pomaga. Albo kiedy się uczycie, jeżeli jesteście dobrym sportowcem, to zawsze jest łatwiej potem w szkole czy na studiach. Albo sport po prostu może być waszym pomysłem na życie, czyli możecie go uprawiać zawodowo, dostawać pieniądze, tak jak Lewandowski, tak jak wielu piłkarzy, wielu koszykarzy. Oni są sportowcami i to jest ich zawód i z tego tak naprawdę żyją. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że to nie tylko też o inflację chodzi, tylko jeszcze o czynsz. Dokładnie. Czynsz też trzeba płacić, nie? Tak jest. Masz inaczej rację. Ludzie po prostu mogą zabrać. Czyli jest to koszt utrzymania tej inwestycji też.